Dzisiaj mamy takiego pacjenta. Będziemy wymieniać chłodnicę, ponieważ tutaj gdzieś cieknie. Czy gdzie to ciekło? Obudowa jest gdzieś tam pęknięta i cieknie. Jak znajdę filmik, jak było odpalone, bo teraz tu już jest trochę powyciągane rzeczy, to pokażę. Taka kropelka ciurka sobie. No i chłodnica jest do wymiany. Trzeba wszystko spuścić. Tu mamy antyfreeze, wodę. Tak samo są regenerowane lampy. Taka wygląda jak nówka. W sensie to szkiełko jest nówka. Nowe żarówki i nowe te odbośniki, ale obudowa jest stara. Tu mamy całą obudowę też tego wiatraka, będzie nowa. To jest ta dłuższa wersja. Nawet ma rejestrację E38 Long Wheelbase. Tak w ogóle to jest wydłużona wersja Long Wheelbase. Tak naprawdę wsadzone siana co niemiara. I z inercją drewno. Koszt regeneracji tylko tego kawałka drewna około 150 funtów. Just tylko regeneracji. Ten długi element 300 funtów. Tylko regeneracja. Wszystko w skórze, jak widać, łącznie z top, bottom, deska, wszystkie tunele, schowki, pakiet chrom, czyli gałka oraz maplight, a także rączki w drewnie. Jak widać, B-pilary oczywiście też z drewnem, też całość w skórze. Grzane siedzenie z masażem, to jest, robimy retrofit dzisiaj, będzie to na wieczór. No i przejdźmy do tyłu, tak? Wydłużona wersja, czyli wiadomo, full wypasie, czyli roletki jedne, roletki drugie, popielniczki w drewnie. Tutaj tak zwany champagne glass pocket. No i radiatorski, czyli te z inercją, cocaine tables tak zwane, czyli stoliki, z vanity mirror także. To też będzie dzisiaj robione, żeby się to podświetlenie działało. No i wiadomo, jeszcze uchwyt. Tutaj mamy trzecią strefę klimatyzacji dla tylnych pasażerów, a także grzane tylne siedzenia z jednej i z drugiej strony. Tu jest, wiadomo, pełen pakiet podłóg, tak zwany do robienia notatek. Też już coraz częściej, rzadko można dorwać. Zazwyczaj jest to rozkompletowane. No i przechodzimy teraz do najfajniejszych fantów. Już pomijam, że elektryczne siedzenia z podporu, lęk drzwi i tak dalej, regulacja góra, dół i tak dalej. Lodóweczka, czyli w podłokietniku, jak otwieramy, mam oryginalną lodówkę Z38, już też rarytasik fajny, a także multifunkcyjny podłokietnik, też z drewna po regeneracji, gdzie mamy wszystko dla tylnych pasażerów, drugi telefon, drugie radio, regulowane siedzenia, pamięć, a także tylna roleta i tak dalej. No, no już nie wspomnę, tak, na oryginalnych Alpinach, softlinach 20 cali i oponki, tak jak nakazała fabryka Michelin, piloty, czyli piloty sporty, chyba nie ma jej lepszych. Poza tym też jest tu hydrauliczna klapa Long Wheelbase, prywatna rejestracja E38 Long Wheelbase, jak Long Wheelbase cały car. Nowe tylne światła, oryginalne, też z BMW. No, auto jak widać doinwestowane i inwestowane jest nadal.
grzane siedzenia z masażem będzie dzisiaj robione, regeneracja też ksenonów, więc auto jak najbardziej pod linijkę już wkrótce będzie wyglądało. Teraz od spodu trzeba odkręcić tą osłonę, żeby móc spuścić kulant, cały płyn z chłodnicy. Będziemy odpinać dolny wąż od chłodniczki. Zawleczka do góry. Tylko trzeba je znaleźć potem. I kulant schodzi. Widzisz, jak poszło? No. Co teraz? Odpiliśmy to? Tak, odpiliśmy to. To musimy wymienić, ponieważ tutaj jest już pewne uszkodzenie. Obawiałem się, że zaraz zacznie ciec. Więc a i tak robiliśmy całość, więc zrobimy też to. Trzeba odpiąć teraz z alternatora, który jest schłodzony cieczą tutaj, i z pompy wody. To też tylko zawleczka jest, nie? Tak. Okay. No, akurat trafiło się w dziurę. Teraz wylatuje z bloku silnika z alternatora. Przynajmniej więcej wleci. Teraz odpinamy tą. Z pompy wody, nie? I przez to zmieniamy całe. To mieliśmy trochę wcześniej tutaj odpięte, nie? No. No i tak ta chłodnica jest do wywalenia, więc czy ją trochę uszkodzimy z tej strony, czy nie, to nie ma znaczenia. Tam jest zawleczka i też spuszczamy z tej strony. Udało się odpiąć. To odkręcamy i wyciągamy. Nie wiedziałem, że z górnej pójdzie. Mamy nówkę Valeo BMW 7. Przekładamy. Ładnie wyszło. To nie jest uszkodzone, więc przekładamy tą rurkę. No i siedzi. Widzimy, nie? Został krócień spód górny. Tutaj, tak? Tak. Jak ładnie wyszło? Weszło, weszło. I teraz jeszcze te gumki. No i co, jeszcze ta druga gumka i wkładamy już, tak? I póki jest taka ładna pogoda, to tutaj jeszcze zrobimy pewnie te podnośniki szyb, tak? Mówiłeś. Zdążymy to wszystko zrobić, tak? No, patrz jaka pogoda jest. To fajnie by było. Co, siedzi? No. Siedzi, tu są sprytne gumki, które oddzielają od chłodnic, pozostałych chłodnic. O, ładnie doszła. Nie ma żadnych luzów, elegancko. Można teraz zblokować. Pek. Pek. Dobra.
No, wyrabia teraz. Siedzi. Spięła się bardzo ładnie. Potrzebujemy zawleczki, która na wypadek gdzieś nie chciał znaleźć. Tu gdzieś leży. Epi? Spadła znowu. No. W lewo. No, do przodu. No, masz. Weszło? No i co, wystarczy wtyknąć. Zanim założymy nowy przewód od kulantu, tutaj widać rzeczy sztukowane, nieoryginalne. Jak ten uchwyt, mamy nowe, zamówiliśmy od dealera, więc wymienimy ten uchwyt. Zrobimy tak, że tutaj zrobimy brakujący klips, także go zamówiliśmy od dealera oryginalny, a także tutaj jest ułamany ten klips, który trzyma tę rurkę, jest taki sam jak ten. Też zamówiliśmy nowy, też wymienimy to na oryginał. Żółta naklejka, czyli bezpośrednio z Niemiec, towaru bezpośrednio z Niemiec żółtą naklejką nie można zwrócić. Tu jak widać połamało się. Much better. To zdycha. Niestety to nie było, to nie jest oryginał. Oryginał wygląda w ten sposób. Nowy, stary, stary, nowy. Ale w tej śrubeczki trzeba wyciszyć. Tak, i to jest rozmiar... Jednak 18. 18. Czyli to ten numer części jednak. Tak. Przy okazji... Zaizolujemy mu to. A kabel od? Czujnik kawałka rozrządu. No, dokładnie. Teraz będziemy zakładać tą rurę. Jak widać, o, tutaj jest uszkodzona. A tutaj nie jest uszkodzona. I tutaj jest ten numer części. Jakby... No siedzi, no. Tak samo ciężko było wyciągnąć, nie? No już wychodzi ten dzyndzel, no pchaj jeszcze. Weszło? No i ostatnia. No, wymieniamy też osłonę radiatora z tego względu, że ta była źle zamontowana. No i jest spęknięta tu w tym miejscu. No także spęknięta tu. Nie wpływa to na użytkowanie, aczkolwiek auto jest kolekcjonerskie, więc musi być bez żadnych wad. Zamówiliśmy nową. Była niedostępna przez jakiś czas. Teraz już jest znowu dostępna. No i numer części. W furnicy mamy dwie takie klamry, jakby uchwyty. Właśnie na te dwa uchwyty tutaj. Nie będzie to proste. No bo mamy wtyczki, które i tak musimy podpiąć, bo ta jest dolna, ta jest od... To jest czujnik od
jakości powietrza, jeśli mamy odbieg zamknięty w aucie. O, siedzi. Teraz tak, zostały dwie. Jedna jest od czujnika temperatury wychodzącego kulantu z chłodnicy. A drugi jest od czujnika levelu kulantu z zbiorniczka wyrównawczego. No ale tak, musimy wyciągnąć. No musimy ten puścić przewód pod spodem. Że dam, żeby łatwiej. Nie, dobra. Że miejsce? Jeszcze mniej więcej już na miejscu. Nie mniej więcej, tylko na miejscu. I teraz tutaj musimy tą rurkę wsadzić. Tak, tak, tak. Wykończeniówka, strzeleczka. Ona też chyba trzyma, nie? No, no tak, majcie się, ona tak. Aby to wszystko usztywniało. No, tutaj wchodzi taki klipsik, który ten jest łamany. Jest numer części nawet. Zamówiliśmy nowy. Teraz taki klips. Tu brakuje od zbiorniczka wyrównawczego przewód wodny, który idzie. Powinien być tutaj uchwycony do tego holdera. Tylko dziurka została. Tutaj mamy specjalny klips do tego, który tutaj oryginalnie był, którego brakuje, dokupiliśmy, numer części, tu jest tu. Montujemy śmigło. Śmigło. Gwint załapał i dokręcamy. Teoretycznie nie powinniśmy go dociągać, bo jest w drugą stronę, że jak widzimy, ale już sprzęgło działa. Ale dociągniemy. Na wszelki wypadek. Jaki to klucz? Jaki to klucz? 32. No, 32. I taka blokada. Tyle. Druga część wchodzi tu. Mhm. No. Już ostatnie szlify, ostatnie wtyczki. Tu przewodzi. Żeby nie zapomnieć. No, trzeba go tu dokręcić. Wtyczkę wsadzić tutaj jeszcze w ten klips na dole. Koncentrat, tak? Zrobimy go pół na pół. Więc mamy tu 5 litrów, damy 5 litrów. No i jaki kolor? Tam bez rozszyca. Porównania do tamtego, nie? No. Włączamy nawiewy na maksa, na ciepły, tak? I czekam, aż się zagrzeje. Weź pociśnij. I będziemy odpowietrzać. Już się tu ciepłe robi wszystko. Nawiew włączony.
Ale jeszcze czuć, że jest puste. Troszkę tam widocznie jest. Spragnione. Tak jak ja. Zmieniamy wszystkie blokady, osłony te akustyczne silnika. Zaczniemy od części. Wszystko przyszło razem z Niemiec. Razem z szczytami. Zmienimy wszystko cztery. To wygląda jak czujnik parkowania. To wygląda jak rakieta. Czopek. Zamiast zauważyliśmy tu uszczelkę. Co nowe, to nowe, nie? No to jak to szło, tak? Tak. Tak, nie? Ups. Tak będą się wklikiwać.